Natomiast gdy mówię, gdy odpowiadam na pytanie, po co czytać, bo to takie pytanie padło, to ja teraz nie wiem, nie potrafię wam na to odpowiedzieć. Bo gdybym próbował, to byłbym trochę bezczelny. Dlatego, że po prostu was nie znam. Jesteście zupełnie gdzie indziej ze swoją własną świadomością niż ja. Nie powiem, że jesteście lepiej usytuowani, bo pewnie tak, ten świat każe wam tak, a nie inaczej się przystosowywać do siebie i wy się przystosowujecie. Natomiast wy macie przewagę tego rodzaju, mówił o tym Grzegorz, że obracacie się w obszarze hipertekstu, więc zupełnie inaczej czytacie. Nie ma tak dobrze, że dziś się nie czyta. Dziś wy wszyscy czytacie. Tylko, że my czytamy inaczej, wy czytacie inaczej. Wy czytacie hipertekst i czytacie w obszarze języka, który dla nas jest językiem, powiedzmy sobie, nieco, opowiem to, barbarzyńskim. Chcę czytać poezję, chcę czytać sensacje. I w tym kierunku trzeba jakby podążać za lekturą. A nie to, co wpadnie nam do ręki, ani nie to, tak jak słusznie tu zauważacie, nie to, co jest narzucone. Czyli pewne narzucone teksty, narzucone lektury, ale narzucone przez ludzi kompetentnych, warto jednak przeczytać, mieć na uwadze, bo one są coś warte. No tutaj pani porusza temat w zasadzie literatury wartościowej i no nazwijmy to umownie bezwartościowej. To ja się zawsze przy takiej okazji zastanawiam, przepraszam, ale jak to odróżnić? Jak to odróżnić? Dlatego, że wydaje się, że w dzisiejszej kulturze ten dawny czy tradycyjny podział na tak zwaną literaturę wysoką i tak zwaną literaturę niską no przestaje działać. Dlatego, że może być świetnie napisany kryminał, czy świetnie napisany horror, czy powieść fantazy, i którą się znakomicie czyta i z której naprawdę można się nie tylko czegoś dowiedzieć, ale jest to autentyczna frajda, przyjemność czytelnicza. No a można się zagłębić w tak zwaną literaturę ambitną i nic z tego nie mieć, prawda? My żyjemy w akwarium pod tytułem kultura. Tak naprawdę jesteśmy wytworem kultury. Nie jesteśmy w środowisku biologicznym. Dziecko, które nie wejdzie w obszar kultury do 12 roku życia, na zawsze zostaje zwierzątkiem. To sprawdzono. Tak jak do 12 roku życia, jeśli się nie nauczy języka, nie będzie miało akcentu, dobrego akcentu, tak samo nie będzie już nigdy człowiekiem. Żyjemy w akwarium. To jedna podstawowa rzecz. Najgorsze jest to, jeżeli nie mamy filtrów i nie wiemy, że pływamy w wodzie. Bo wtedy jesteśmy barbarzyńcami. Wtedy nic nie rozumiemy. Wtedy jesteśmy ludźmi, którymi łatwo się manipuluje, z których robi się idiotów. Gładko i pewnie, bo można nami manipulować. Tak się jakoś składa, że do XX wieku żyliśmy w akwarium, które miało swój język zakotwiczony w słowie. Żyliśmy w archipelagu Gutenberga. Ale potem wszystko szlak trafi, bo pojawił się komputer. I wy wszyscy jesteście wytworem tej drugiej kultury. Pływacie w wodzie, od której pełno obrazów. Wy oglądacie świat i oglądacie ikonki. Słowo dla was już nie jest takie ważne. Eliminujecie słowo ze swojego życia. To znaczy, stajecie się coraz bardziej podatni na manipulacje, bo obrazek upraszcza.